Białoruskie służby wypychają migrantów. Jest wideo: białoruskie służby używając tarczy wypychają migrantów. Litwini pokazują nagranie. Litewska Straż Graniczna opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak białoruskie służby wyposażone w metalowe tarcze napierają na migrantów, by przekraczali granicę z Unią Europejską. Białoruś stosuje na granicy brutalną siłę fizyczną, uważają Litwini. Brutalna siła fizyczna na granicy państwa jest wykorzystywana przez białoruskie struktury siłowe, pisze w czwartek w mediach społecznościowych Państwowa Straż Graniczna Litwy. Na dowód publikuje nagranie. Litewscy pogranicznicy twierdzą, że białoruskie służby do wypychania migrantów używają sprzętu stosowanego zwykle do tłumienia zamieszek. Migranci, którzy przebywali kilka dni między dwoma krajami, odmówili wyjazdu na Litwę. Chcieli wrócić na Białoruś i wrócić do domu, podano w komunikacie Litewskiej Straży Granicznej. Kryzys na granicy z Białorusią trwa. Kryzys migracyjny na granicach Unii Europejskiej z Białorusią. Działania białoruskich władz wobec migrantów krytykował przedstawiciel Litwy i Łotwy podczas debaty w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. To instrumentalizacja nielegalnej migracji w celu wywierania presji na Unię Europejską, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Litwy Mantas Adomenas. W imieniu Łotwy podczas debaty wypowiedziała się Zanda Kalnina Łukaszewica, sekretarz w MSZ tego kraju. To atak hybrydowy reżimu Łukaszenki. Sytuacja na granicy jest wyzwaniem dla bezpieczeństwa Łotwy i Unia Europejska. Celem Białorusi jest zdestabilizowanie sytuacji w regionie. Łukaszenka chce też uchylenia unijnych sankcji, mówiła. Dodała, że osoby z państw trzecich, na przykład Iraku, przyjeżdżają na Białoruś jako turyści, a następnie są transportowane na granicę z Unią Europejską. Władze Białorusi często zabierają im dokumenty i uniemożliwiają powrót do krajów pochodzenia, zaznaczyła. Adomenas podkreślał, że Łukaszenka stara się utrzymać u władzy, atakując kraje sąsiedzkie.